Witaj na kanale Rock Day Best Riffs Ever na basie. Tool, zespół Tool, utwór Schizm. To jest jeden z najbardziej ulubionych w ogóle dla mnie motywów basowych. Nawet je grałem, jak nie grałem na basie, to grałem ten motyw. Nie jest bardzo skomplikowany, ale jest najbardziej jeden z takich klasycznych, z takich trochę trudnawych, ponieważ trzeba paluszkami szybko przebierać. Ale cóż zrobić, trzeba paluszkami przebierać. Dobra, uwaga, słuchamy. Intro do tego utworu brzmi, bo intro jest bardzo charakterystyczne i ten główny motyw, uwaga, intro, uwaga jak to leci. Dwóch palców, no jeżeli ktoś chce, to trzech, ale dwóch palców wskazujący faker w prawej ręce. I no tak, początek to był na dwóch strunach intro było zagrane. Najcieńsza struna na basie, czyli struna G na trzecim progu i struna druga D na no, pusta. To jest taki charakterystyczny, dysonujący interwał. Później drugi motyw jest, drugi interwał to jest najcieńsza na drugim, druga na trzecim. Ok, id. Później dwie te najcieńsze struny na piątym. To jest fajne, kwarta czysta, taki bardzo mocny, pięknie brzmi. I ostatni motyw, druga struna na ósmym, pierwsza na siódmym. Ja może... I później, teraz uwaga, teraz jest najfajniejszy motyw. Struna druga, D, próg 0, 10, 12. To jest najtrudniejszy z tych motywów, ponieważ tu musimy bardzo szybko zagrać 0, 10, 12. I na 10 progu są najcieńsze, czyli... Naprawdę mamy cztery dźwięki, które musimy dość szybko zagrać. Druga struna, struna D 0, 10, 12 i struna najcieńsza 10. Tu właściwie używamy techniki legato, hammer on, tak naprawdę, bo mamy... Ja nie uderzam palcami trzy razy, tylko uderzam w zasadzie w prawej ręce raz. 0, 10, 12. Tak. I najcieńszą strunę na 10 progu też uderzam za pomocą hammer-ona. Tak naprawdę mogę wszystko zagrać za pomocą hammer-ona, tylko uderzać pustą strunę D palcami. Tak jak tutaj myślę, że widać, ja sobie specjalnie tu jeszcze podwyższę się. Więc na spokojnie. Thank you.
na najcięższej strunie robimy, uderzamy progi na 10 progu, na 9, czyli 0, 10, 12, 10, 9, to jest jeden motyw, a drugi motyw jest 9 i 12. Mamy z kolei taki motyw, że gramy próg 9 i 7. 9, 7 i 10. Wiem, że jak ja zaczynałem to grać, to było wow, co ja tu umiem grać, zarąbiste sprawy. To oczywiście możemy zrobić tak, że gramy w rzeczywistości w utworze po iluś tam razach, nie powiem dokładnie ile, przechodzimy na to samo, tylko grane na strunach grubszych, czyli na strunach na strunie A i D. Trochę tych zabiegów jest. W zasadzie nawet fajnie też się to gra piórkiem, bo piórkiem w zasadzie to byłoby coś takiego. Natomiast brzmi oczywiście inaczej. No i ten. No myślę, że to na tyle. Muszę sobie to samemu ogarnąć, sama ogarnąć. I to jest, no, według mnie jeden z bardziej takich fajnych popisowych, z jednych lepszych popisowych patentów na bas. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach.